Loża radiowa. A gościem Loży Radiowej jest marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Marszałek, marszałek. Marszałek. Po prostu. No, wczoraj już pan był w ogródku, już witał się z gąską, tak można powiedzieć. Przez chwilę był pan europosłem. W spekulacjach różnych medialnych. To znaczy oczywiście to były wyniki sondażowe i wiecie państwo, że człowiek, który już jest kilkanaście lat w polityce, wie, że dopóki się nie wyciągnie, jak to się mówi, ostatniej karty do głosowania i wyniku przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej, dopóki ktoś z PKW nie powie, takie są ostateczne wyniki, no to ja miałem jak gdyby taki duży dystans do tych wyników, bo dla mnie przede wszystkim to było taką fizyczną niemożliwością o godzinie 21.20 już wiedzieć, że bardzo konkretnie jakąś tam któryś z kandydatów uzyskał ilość głosów. I to jest jak gdyby trochę tak, to się wszystko działo poza mną, te gratulacje, które spływały przez całą noc, działy się poza mną, ale tak naprawdę wiedziałem, że jeszcze Dolny Śląsk jest niepoliczony, że to jest jednak kluczowy, duży region. Naszy. Dopiero około 9 dzisiaj te dane dokładnie, były. Dokładnie, dokładnie. Ale tak jak pan redaktor powiedział, marszałek jest dalej marszałkiem. A nie jest pan zawiedziony? Nie, absolutnie. Nie, dlatego że, szanowni państwo, no trzeba spojrzeć, pewnie, że oczywiście analiza wyników wyborów, taka stricte matematyczna, jest robiona przez kandydatów, przez ludzi na taki sposób, jak ktoś sobie sam wymarzy i wymyśli, tak? Więc jeżeli popatrzymy na to, że z czwartego miejsca, mimo wszystko z okręgu, z województwa niedużego, 53 tysiące głosów, to jest dla mnie bardzo satysfakcjonujący wynik i myślę, że dla moich koleżanek i kolegów też jest satysfakcjonujący, tych, którzy mi pomagali. No w sumie ponad 58 tysięcy. Mhm. Ponad 58 tysięcy i bardzo, bardzo za to dziękuję. No bo trzeba też popatrzeć na konstrukcję tej listy i też no, popatrzeć na to, czy w ogóle była szansa coś więcej ugrać. No może i byłaby szansa coś więcej zrobić, ale jednak widzimy, że w całej Polsce większość jedynek, dwójek wchodzi, plus nazwiska wypromowane na arenie krajowej albo międzynarodowej, jak na przykład Danuta Hibner czy Jan Olbricht. Czyli bardzo znane już, także mocno związane z Europarlamentem. Oczywiście. No to oczywiście. Może jednak było błędem niewystawianie Danuty Jazłowieckiej, która jednak mocno się kojarzy z Brukselą. To znaczy tutaj akurat pani Danuta Jazłowiecka już dwa lata temu mówiła o tym, że nie będzie kandydować, że już po prostu rezygnuje i dlatego też przygotowywaliśmy jak gdyby moją osobę po to, żeby kandydować. Sam pan redaktor też wie, szanowni państwo, że te decyzje o tym, kto kandyduje, na jakiej pozycji zapadały w Warszawie, w uzgodnieniu koalicyjnym z liderami pozostałych naszych partnerów. Więc jeżeli człowiek chce być w polityce, to musi akceptować swojego szefa politycznego i na poziomie regionu, i na poziomie w Warszawie. Jeżeli się komuś to nie podoba, to powinien zrezygnować, więc mi bardzo odpowiada to, co Grzegorz Schetyna zrobił, jeżeli chodzi o koalicję europejską i te wspólne listy. I ja to akceptowałem i dlatego tutaj nie mam do nikogo o nic po prostu żalu. No, rozmawiałem się z politykami, jakby waszymi koalicjantami, akurat z politykiem Lewicy, który mówi, że jakby podliczyć wasz wynik, te wstępnie 22 mandaty, no to mniej więcej połowa to koalicjanci, to nie Platforma. Chyba 6 mandatów dla SLD i bodaj 3-4 dla PSL-u. No panie redaktorze, po to się robi koalicję, żeby wspólnie uzyskać dobry wynik. To jest przecież wiadomo, że koalicja nie buduje się po to, żeby się później rozliczać indywidualnie, kto ile uzyskał. Dlatego największym takim dla mnie wyzwaniem na chwilę obecną jest to, żeby ta koalicja się utrzymała. Bo państwo mnie znacie już kilkanaście lat i wiecie, że ja jestem zwolennikiem różnych koalicji, dobrze wydyskutowanych, zaprogramowanych i realizowanych. I ja jak gdyby tutaj no nie widzę, znaczy oczywiście może być powód do satysfakcji ze strony SLD czy PSL-u, ja to rozumiem. Bo skorzystali na koalicji. Tak, tak, dokładnie, ale absolutnie nie możemy się przez to obrażać, że ktoś wszedł z listy Koalicji Europejskiej do Europarlamentu, a ktoś nie wszedł. Nie po to ją robiliśmy, tą koalicję, żeby się teraz dzień po wyborach obrażać na siebie. Nie, trzeba zrobić wszystko, żeby ta koalicja nadal trwała. I nadal. Myśli pan, że ona dotrwa do wyborów jesiennych? No trudno mi powiedzieć, panie redaktorze, w tym kontekście jak gdyby takiej odpowiedzi już teraz. Dla mnie bardzo ważne by było, aby ktoś w sposób bardzo profesjonalny zajął się analizą wyników wyborów, przede wszystkim pod względem właśnie matematycznym, ilościowym, w odniesieniu do obszarów, gdzie te wyniki uzyskiwaliśmy, żeby naprawdę, żebyśmy my tutaj w regionie otrzymali wyraźne wskazówki,
w jakim kierunku powinniśmy pracować i co dla nas powinno tutaj być ważne, tak? Bo wybory do samorządów lokalnych pokazały dość duży potencjał Koalicji Obywatelskiej, naszych koalicjantów, mniejszości niemieckiej PSL-u. No i teraz kolejne wybory z dużą frekwencją na szczęście, czyli pewne odniesienie mamy. I teraz trzeba było z tych dwóch ostatnich wyborów, wczorajszych i tych jesiennych, po prostu wyciągnąć jakąś uśrednioną wartość, tak? Pod względem co robić, jak robić. I na kogo postawić. Na kogo postawić. Czy to ma być polityka relacji, czy to ma być polityka twarzy, mediów. Po to są różnego rodzaju instytucje. Ja takie rzeczy robię na swoje potrzeby i na chwilę obecną myślę, że też jest istotne, żeby tak zrobić. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Przypominamy, że naszym gościem jest marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Panie marszałku, mówił pan trochę o tej analizie wyników wyborczych, że trzeba to dobrze przygotować pod następne wybory, ale ja bym chciała zapytać o pana konkretnie, czego zabrakło w tych wyborach, że jednak się nie udało przejść? To znaczy, zabrakło na pewno głosów wyborców. To jest oczywiste. No tak. Ale czemu ich zabrakło? Czemu? Myślę, że przede wszystkim niska frekwencja. Nie taka niska, o 10% wyższa niż 5 lat temu. Tylko że relatywnie do Dolnego Śląska, czyli tutaj widzimy, że generalnie regiony głosują na swoich. Czyli jeżeli popatrzymy przez pryzmat moich kontrkandydatów, czyli trójki takich naprawdę mocnych nazwisk, to ta konkurencja była bardzo duża. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w pozytywach, niesamowite zaangażowanie moich koleżanek i kolegów, sympatyków mojej osoby prywatnie, sympatyków Platformy, sympatyków Koalicji Europejskiej, ogromna wartość dodana. Następnie kampania zrealizowana tak, jak żeśmy sobie to zaplanowali i teraz tak naprawdę przyjdzie jak gdyby analiza tego wszystkiego, jak nasze zaangażowanie w poszczególnych okręgach wyborczych, przypisanych do komisji wyborczych, przełożyło się na wynik. I tak naprawdę były osoby, które pomagały w rozumieniu takiej odpowiedzialności funkcyjnej jako szefowie Platformy Obywatelskiej w poszczególnych powiatach. I to dla nich też powinna być jakaś nauka, w jakim kierunku prowadzić po prostu kampanię wyborczą. Tak? Ja uważam, że jednak to, że mamy taki duży dystans do województwa dolnośląskiego, to musimy się bardzo mocno napracować, żeby uzyskać dobre wyniki. No, przypomnę, 5 lat temu pani europoseł miała 38 tysięcy głosów i dostała się do Europarlamentu. No pociągnęli ją ci, którzy mieli naprawdę dobry wynik. Choćby Bogdan Zdrojewski, którego tym razem z Ketyna nie wystawił. Ale Bogdan Zdrojewski miał 165 tysięcy, nie? A teraz Janina Ochojska ma 290 tysięcy. Ja przy 58 tysiącach jak gdyby też nie jestem w Europarlamencie, czyli pokazuje, że 20 tysięcy głosów zdobyłem więcej niż Danuta Jazłowiecka 5 lat temu. Ale w tej układance nie wystarczyło. No nie wystarczyło. No i trzeba po prostu trzeba się z tym pogodzić i dalej pracować, tak? W Nowej Trybunie Polskiej powiedział pan, że zabrakło trochę poparcia kolegów partyjnych. No na pewno liczyłem na poparcie pani Danuty Jazłowieckiej, na pewno liczyłem też na to, że troszkę okaże się takim patriotą lokalnym i powie, że warto jednak mieć swojego europosła. No, stało się tak, jak się stało, więc mówię, że trochę mi tego zabrakło, tak, że uzyskałem poparcie pana Bogdana Zdrojewskiego, uzyskałem poparcie wielu samorządowców. A tutaj tego zabrakło. No, Joanna była na konferencji tej prasowej, którą pan podsumował kampanię i tak jak rozmawialiśmy przed naszą rozmową, mówiła, że... Trochę tam pan był samotny. No właśnie, pan asystenci i żadnych tych polityków z wierchuszki, ale posłów, senatorów. Mówimy o tej konferencji, na której pan robił podsumowanie swojej kampanii, tej tuż przed niedzielą, to był chyba piątek. Tak, ale to było celowe, naprawdę, to nie było absolutnie, że ja potrzebowałem kogoś do siebie, wczoraj mieliśmy wieczór wyborczy i było nas kilkadziesiąt osób na wieczorze wyborczym, zresztą chyba jedynym wieczorze zorganizowanym w Opolu, jeżeli chodzi o komitet wyborczy, więc naprawdę czułem wielkie wsparcie, także tutaj nie czuję się osamotniony, proszę mi wierzyć, naprawdę. W życiu bym nie przeprowadził takiej kampanii w różnych miejscach województwa, gdybym nie miał wsparcia swoich koleżanek i kolegów. A jak pan ocenia samą swoją kampanię? Bo ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, że trochę postawił pan na media społecznościowe, a unikał pan tych mediów takich głównego nurtu. Ciężko było pana zaprosić. No, to już od jakiegoś czasu tak jest. Nie wiem, czy to jest świadoma strategia, czy po prostu jakoś tak wychodzi.
Nie, no ja byłem do Państwa dyspozycji cały czas, no przecież też Państwo pamiętacie, że też była sytuacja taka troszkę dyskomfortowa z prezydentem Wiśniewskim. No była. No tak. No a i wtedy wysłał Pan swoich współpracowników, sam Pan nie chciał przyjść. No ale zrobiłem konferencję prasową, no tak. Panie redaktorze. No nie było też mnie, wtedy kiedy to się stało, nie było mnie też w województwie opolskim, bo byłem wtedy na podsumowaniu Interregu w CITAW, więc to też, to absolutnie nie uciekałem od mediów, wręcz przeciwnie, starałem się mediom wytłumaczyć to, że jestem dobrym marszałkiem dla mieszkańców Opola, utrzymając instytucje. A nie tym, który daje i odbiera. A nie tym, który daje i odbiera. I się w piekle poniewiera. No, generalnie ja zawsze obiecuję takie rzeczy, które jestem w stanie zrealizować, a nie to, że coś zapiszę komuś takim atramentem, który znika po dwóch dniach. Ja cały czas mówiłem, że mamy możliwości inwestowania w ramach strategii niskoemisyjnych, termomodernizacji. No i te pieniądze cały czas negocjuję dla miasta Opola. Już jest wynegocjowanych 30 milionów złotych na centrum przesiadkowe. Trzeba będzie kolejne ponad 20 też jeszcze wynegocjować. Ale to się po prostu zrobi, tak? Bo to będzie miejsce, gdzie zmieni się oblicze miasta Opola i mieszkańców tutaj przebywających w tym miejscu, ale też również będzie funkcją dla wszystkich mieszkańców regionu, którzy przyjeżdżają do Opola. Dlatego no, tak to wygląda. Nie wszystkie pieniądze udaje nam się wynegocjować w Komisji Europejskiej, które byśmy sobie życzyli, a niektóre są też obwarowane pewnymi wymogami. To na koniec tej rundy jeszcze o jedną rzecz zapytam, panie marszałku. Gdyby pan się dostał do Europarlamentu, no byłoby pewne trzęsienie ziemi. No w Urzędzie Marszałkowskim trzeba by znaleźć pana następcę i w Platformie też pewnie by trzeba było znaleźć pana następcę. Jak rozumiem, przy tym wyniku nie ma żadnej rewolucji. No z mojej strony nie ma żadnej rewolucji i myślę, że rewolucji też by nie było, gdyby się udało dostać do Parlamentu Europejskiego, dlatego że... No personalna by była. No personalna na pewno osoba by jedna weszła do zarządu za mnie, ale cały proces decyzyjny chciałbym oddać w ręce tych, którzy o tym tak naprawdę decydują, czyli w ręce radnych. Dlatego że nam się może tylko wydawać, że my pełniąc funkcję szefa jakiejś partii, to my jesteśmy w stanie wpłynąć na naszych świetnych radnych i im cokolwiek nakazać. Raczej byłby to proces wydyskutowania dobrego kandydata i w tym kierunku bym szedł, czyli najpierw odpowiednie ciała statutowe zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i pozostałych koalicjantów, a później rozmowy na temat tego kandydata. Pan redaktor też się na mnie denerwował na jesień 2018 roku. Nie, ale chodzi mi o to, że wie pan, że ja nie przychodziłem na rozmowy po wygranych wyborach, dlatego że rozmowy personalne są rozmowami bardzo wrażliwymi i trzeba zachować naprawdę dużą kulturę taką komunikowania się, żeby kogoś nie urazić, żeby komuś nie sprawić przykrości tym, że gdzieś tam padnie jakieś nazwisko, a później no niestety trzeba będzie się z tego wycofywać, więc naprawdę myślę, że teraz też by tak było, że duża kultura negocjacji byłaby, aczkolwiek zgadzam się z panem redaktorem, że apetyty pewnie by, co u niektórych osób były. Pewnie tak. Pewnie tak. Przed nami trzecia, ostatnia część rozmowy z marszałkiem Andrzejem Bułą. To panie marszałku, jeszcze muszę zapytać o wynik Prawa i Sprawiedliwości. Prawie 8% przewagi. Chyba nikt się tego nie spodziewał, bo w tych sondażach wcześniejszych mówiło się, że takie no 2-3% i to już było odbierane jako przewaga prawicy, a to łubudu, prawie 8%. No, łubudu w sytuacji, kiedy się rządzi, kiedy się rozdaje tak mnóstwo pieniędzy nie swoich, wtedy, kiedy się składa obietnice. A kto rozdaje swoje w rządzie? No nikt. No właśnie. I to jest problem, panie redaktorze. No właśnie to jest problem, że my nie mamy czasu na taką dyskusję związaną z konsekwencjami, jak gdyby, tych wszystkich rzeczy, które się dzieją. No konsekwencje są takie, że ludzie popierają PiS. Okej, tylko że jeżeli się wprowadzi... Emeryci, renciści i prawie całe wioski, tak pokazują te dzisiejsze analizy. Tak, tylko że panie redaktorze, jeżeli się wprowadzi na przykład ulgę w podatku PIT osób do 26 roku życia, to każdy z samorządów straci dochody. Każdy z samorządów będzie musiał to wyregulować albo podwyżką wody, ścieków, biletów MZK. Miasto Wrocław straci 200 milionów złotych, miasto Warszawa 800 milionów złotych. Każdy z naszych samorządów straci po kilkaset tysięcy, a może po kilka milionów złotych. No i teraz proszę mi powiedzieć, czy to jest obietnica dawana z pieniędzy rządowych, gdzieś wygospodarowanych, zarządzonych? Nie, to są pieniądze kosztem samorządów lokalnych. I tak jest wiele przykładów. Więc oczywiście ja się z panem zgadzam, że nie ma czasu na taką dyskusję, że my tego jak gdyby nie jesteśmy w stanie zaakceptować, bo my chcemy, abyśmy my byli w kręgu zainteresowania strony rządowej.
Jeżeli jesteśmy nauczycielami, nie ma co liczyć, że będziemy w kręgu zainteresowań strony rządowej. Jeżeli jesteśmy fizjoterapeutami, nie ma szans, żebyśmy byli w kręgu zainteresowań. Przynajmniej tego, że, na tym etapie. Przynajmniej na tym etapie. Dlaczego? Dlatego, że nas jest za mało, jesteśmy za słabi. No, 700 tysięcy nauczycieli. No, ale widzi pan, no i tak będzie wyglądała sytuacja, tak? I to jest jak gdyby taki problem uprawiania polityki i jeżeli ktoś mi mówi, że ja mam komuś złożyć jakąkolwiek obietnicę tu w rozumieniu zarządzania województwa, ja naprawdę, proszę mi wierzyć, się zastanawiam najczęściej w drodze z Kluczborka do Opola i z Opola do Kluczborka, bo to jest taki dobry dla mnie czas. No, a kawałek jest. A kawałek jest i jedzie się spokojnie, więc i to jest jak gdyby taki moment, żeby się zastanowić, w jakim kierunku my powinniśmy pójść, tak? Jaki priorytet jest dla naszego województwa. Więc my dając pieniądze naszym mieszkańcom, oczywiście realizujemy ich marzenia o tym, że mają więcej tych pieniędzy, ale czy my realizujemy jakąś politykę z tym związaną, to mi trudno odpowiedzieć, że to jest pozytywne, tak? Bo my dając pieniądze na przykład emerytom, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie likwiduje kolejek do specjalistów, nie skraca tych kolejek, a może większość emerytów by tego oczekiwała, tak? Może by faktycznie oczekiwała stałej zniżki na lekarstwa, a nie jednorazowego 800 zł. Nie ma polityki wobec emerytów, nie ma polityki wobec nauczycieli, nie ma polityki wobec dzieci, bo dajemy oczywiście każdemu dziecku 500 zł, świetnie, ale czy my mamy stomatologa w szkole? No nie mamy, a zapowiedzi były, że powinien być stomatolog. Więc my też sobie... No, trzeba tych lekarzy też znaleźć, gabinety stworzyć, od ręki się nie da. No tak, ale pieniądze są jak gdyby w budżecie państwa, tak? Bo się rozdaje te pieniądze. Ale teraz jest pytanie właśnie, czy powinniśmy się zaopiekować dziećmi właśnie, jeżeli chodzi o opiekę stomatologiczną, o wady postawy, o jakiś dodatkowy wypoczynek letni? My dając te pieniądze nie realizujemy żadnej polityki prospołecznej. My tylko dajemy pieniądze. Znaczy, dajemy pieniądze rodzicom. Rodzice potem realizują taką politykę, jaką chcą. Uważają, że jest dobra dla ich rodzin, tak. Także zawsze coś za coś. A jeszcze jedno pytanie na sam koniec, bo pytałem też o to rano Rafała Bartka, starego i nowego lidera TSKN-u. W tych analizach politycznych związanych ze zmianami w Europie znalazłem taką opinię w Polityce, w tygodniku Polityka, że jeżeli prawica wygra wybory u nas jesienią, to rząd w Bonn dojdzie do wniosku, że trzeba rozmawiać nie z opozycją jak teraz, tylko trzeba postawić na rządzących. No i to jest pytanie, co zrobi wtedy mniejszość niemiecka, jeżeli rzeczywiście będzie taka wolta w polityce, no Bonn, Berlina, przepraszam, teraz to już Berlina. No to są takie dywagacje, no trochę wykraczające, że tak powiem, poza moją wiedzę, mówię to szczerze, tak naprawdę jak to na chwilę obecną czuję, panie redaktorze, dlatego że my staramy się jak gdyby, ja przynajmniej staram się traktować mniejszość jako ważny partner do zrozumienia w ogóle całego funkcjonowania województwa. I celowo zastosowałem jak gdyby sformułowanie mniejszość, bo nawet nie wiemy kiedy my się również możemy stać mniejszością. My się możemy stać mniejszością ze względu na zdrowie, ze względu na status społeczny, właśnie możemy być mniejszością narodową, możemy być mniejszością kulturową. Obecność mniejszości w województwie opolskim pozwala nam na rozwinianie takiej wrażliwości wobec osób, które potrzebują takiego wsparcia. Czyli potrzebują stały partner. Stały partner, tak. Ale stały partner nie dlatego, że oni są kimś wyjątkowym w rozumieniu mniejszości niemieckiej. Dla mnie są wyjątkowi w rozumieniu jak gdyby całej istoty Europy, kraju czy regionu, tak? Bo my, jadąc za granicę, my się spotykamy z różnego rodzaju mniejszościami. My, będąc już za granicą, już jesteśmy mniejszością. Bo nas nie ma Polaków aż tak dużo, na przykład we Francji, w Austrii czy we Włoszech. My tam jesteśmy mniejszością. I obecność mniejszości w koalicji naprawdę pozwala mi spojrzeć na zarządzanie województwa przez poziom takiej wrażliwości i empatii. Czyli koalicja trwa, niewiele się zmieniło. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Andrzej Buła, marszałek województwa polskiego. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Loża radiowa.